Siemanko, z tej strony Szymon, Szymon Skalski z grupy B Freestyle, mistrz świata Red Bull Streetside 2013. 3 dni temu przyleciałem do Paryża na zawody, które organizował Food Style. Czułem się dość mocno nieprzygotowany do tej imprezy, ale atmosfera oraz klimat zawodów dodał mi chyba skrzydeł i bardzo dobrze mi się tam grało, mimo że nie lubię grać przy takim oświetleniu i w dymie. Fajnie wyszło, udało mi się wygrać. Po zawodach z samego rana musieliśmy wstać i przylecieć do Warszawy, skąd pojechaliśmy na Focus on Freestyle, który odbywał się w Bydgoszczy. Jest to jeden z najtrudniejszych turniejów, który odbywa się w Polsce, ponieważ dzisiaj była cała czołówka z Polski plus 3 naprawdę dobrych gości z zagranicy. Przed zawodami, jeśli chcielibyście typować, to ciężko jest wytypować zwycięzcę, ponieważ level jest ogromny. Najgorszy pojedynek z Mikołajem, w którym oboje dość podropiliśmy, ale też udało mi się wygrać. No i finał bardzo mocny, jestem z niego zadowolony, również zadowolony jest z niego na pewno Ziomal. Chcieliśmy fajnie wystąpić na petardzie. No i tutaj dzisiaj w tej chwili też udało mi się wygrać te zawody, także 2 triumfy w przeciągu 3 dni i jestem z tego bardzo szczęśliwy. Wróciłem na tron. Mamy bardzo dużo imprez w tym roku. W maju rusza Puchar Polski, który organizuje Krzysztof Drabik. Mistrzostwa Europy, które być może odbędą się w Polsce. Do tego możecie mnie zobaczyć wraz z Ziomalem przez całe wakacje na Krupówkach, na Street Show, ponieważ wyjeżdżamy tam i będziemy tam całe wakacje. Jeśli nie będziemy mieli żadnych wyjazdów, na pewno będziecie mogli nas zobaczyć na ulicy z naszym skromnym show, także zapraszam. Następnie myślę, że Super Bowl. Koniecznie trzeba wspomnieć tutaj o finałach Red Bulla, które będą odbywać się w Londynie w listopadzie. Oczywiście, aby się do nich zakwalifikować, trzeba będzie przyjechać do Żerkowa, gdzie będą eliminacje do tej imprezy. Najważniejsze imprezy tego roku to chyba F3 World Tour. Te imprezy będą odbywać się co miesiąc kolejno w Kanadzie, w Chinach oraz w Australii. Także myślę, że ten rok będzie spektakularny, jeśli chodzi o freestyle. Do tego euro, mnóstwo roboty, pokazów, no wszystkiego co najlepsze. Gruba zajawka.